jestem świętym proboszczem kanonikiem Wiesławem, z byłym proboszczem kanonikiem Ryszardem, z przewodnikami pielgrzymki świętym Wojciechem i świętym Piotrem, najdrożsi pielgrzymi, siostry i bracia uczestniczący w tej mszy świętej. Wierna złożonemu ślubowaniu wyrusza dziś z Fali Płockiej 163. pielgrzymka do Skępego, do najstarszego sanktuarium w diecezji płockiej, w którym od 1496 roku znajduje się łaskami słynąca figura, jak mówimy, Matuchny Skępski. Corocznemu pielgrzymowaniu przyświeca zawsze jakaś naczelna myśl, jakieś hasło, które jest rozważane, zgłębiane i omadlane. Hasło tegorocznej 163. pielgrzymki do Skępego brzmi: Rodzina Bogiem silna. Rodzice Maryi, Joachim i Anna, bogobojni małżonkowie, przez wiele lat czekali na narodzenie dziecka. Wreszcie, jak podaje tradycja, po 20 latach wytrwałej modlitwy Bóg zesłał im dar w postaci córki, która otrzymała imię Miriam, po polsku Maryja. Żyjący na przełomie VII i VIII wieku Jan Damasceński, kapłan i doktor Kościoła, w takich słowach opisuje radość rodziców Maryi. O szczęśliwi małżonkowie Joachimie i Anno, z waszego owocu dajecie się poznać. Prowadziliście swe życie tak, aby było miłe Bogu i godne tej, która z was się narodziła. Przez wasze święte i czyste życie wydaliście na świat pełnię dziewictwa. Tę, która nie znając męża, stała się Matką Boga. Maryjo, błogosławieni są Ojciec Twój i Matka. Błogosławione ręce, które Cię nosiły. Błogosławione usta rodziców, okrywające Cię czystymi pocałunkami. Myślę, że dobrze się stało, iż hasłem tegorocznej pielgrzymki do Skępego jest właśnie rodzina silna Bogiem. Rodzina, która dzisiaj jest poddawana wielorakim zagrożeniom, a czasem nawet poddawany jest wątpliwość jej istnienie i rolę i zadanie. Zauważmy, siostry i bracia, że dzieje ludzkości zaczynają się słowami: stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę i rzekł do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zatrudnili ziemię i uczynili ją sobie podaną. Dzieje człowieka mają swój początek w małżeństwie i rodzinie. A czym jest tak najkrócej, najprościej rodzina? To przecież naturalna i pierwsza forma wspólnoty ludzi, to niezastąpione środowisko życia i miłości. Z rodziną łączą się wszystkie najgłębsze ludzkie sprawy i przez rodzinę idą losy człowieka. Przecież w rodzinie normalnie człowiek się poczyna, rodzi, wzrasta. W rodzinie kształtuje swoją osobowość. W rodzinie się wychowuje. W rodzinie uczy się żyć z innymi. Osiąga dojrzałość, życiową mądrość. Dokonuje życiowych wyborów. To przecież w rodzinie człowiek szuka miłości, zrozumienia, wsparcia, akceptacji. Obdarowuje tym, co cieszy i co boli. To w rodzinie człowiek przeżywa nadzieje i radości, wzloty i upadki. To tu w rodzinie oczekuje
szukuje pociechy w czasie trudnym i schronienia w chwilach zagrożenia. Jakżeż wzruszające świadectwo o rodzinnym domu złożył święty Jan Paweł II w Wadowicach 16 czerwca 1999 roku. Mówił wtedy tak: synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach. Ten sam święty Jan Paweł II uczył nas: bez zdrowych i silnych rodzin społeczeństwo i naród upada. Tymczasem trwałość i jedność rodzin są dziś poważnie zagrożone. Do tych zagrożeń należą fałszywa koncepcja wolności, wybujały erotyzm, szerzenie się konsumpcyjnego stylu życia, który wszystko przelicza na wartości materialne i każde kolejne dziecko traktuje jako zagrożenie czy ograniczenie wolności, dobrobytu, brak szacunku dla poczętego życia, przechwycona nihilizmem i agresją kultura młodzieżowa, promowanie wzorców sprzecznych z Ewangelią, gloryfikacja wolnej miłości, ośmieszanie i piętnowanie wierności i jedności rodzinnej przez środki społecznego przekazu, kwestionowanie nie tylko trwałego charakteru rodziny i małżeństwa, ale także małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Trzeba przeciwdziałać tym zagrożeniom i pozostać wiernym nauczaniu Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Siostry, bracia, przyszłość świata, przyszłość Europy, przyszłość Polski zależeć będzie nade wszystko od tego, jakie będą rodziny, a nie tylko od tego, jacy będą politycy, jakie będą rządy, jakie parlamenty. Bo rodzice byli, są i pozostaną głównymi budowniczymi nowych pokoleń, stróżami i przekaźnikami wiary i kultury narodu. To właśnie Bóg w rodzinie i poprzez rodzinę pragnie urzeczywistniać to, co od chwili stworzenia zamierzył, zaplanował dla ludzkości, a mianowicie, że małżeństwo i rodzina to ziemskie odbicie wspaniałości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A wspaniałość Boga to nade wszystko fakt, że Bóg jest samym istnieniem. Bóg jest samym życiem i miłością. Bóg ustanowił małżeństwo i rodzinę właśnie po to, żeby te dwie największe wartości, a więc miłość i życie, konkretnie i na co dzień realizować. Bóg chce w rodzinie i poprzez rodzinę obecniać siebie, być widziany i przeżywany, objawiać się ciągle człowiekowi jako miłość i jako życie. Każda rodzina ma prawo do wielkiej troski Kościoła, bo rodzina jest drogą Kościoła i to drogą pierwszą i najważniejszą, a jest zbudowana na sakramencie małżeństwa po to, by moce Chrystusowe były w niej. W dniu ślubu jest tu tyle małżonków. Zaprosiliście przecież wasze życie, nie tylko wasze życie Chrystusa. Zaprosiliście go nie tylko w sam dzień ślubu, który tutaj może w Farze się odbywa dla wielu z was, czy gdzie indziej, ale to zaprosiliście go na całe wasze życie. Na to, co będzie w nim pomyślne i niepomyślne. Na to, co będzie piękne i na to, co będzie dla człowieka jakimś poniżeniem zawsze. Nie jesteście, drodzy małżonkowie, sami. Wracajcie zawsze do tego niewyczerpanego źródła miłości. Bo przecież od was w dużym stopniu zależy obecność Chrystusa, was i kroczenie po drogach życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z tym, czego uczy Jezus i Jego Kościół.
Rodzina jest Bogiem silna wtedy, gdy ukazuje i potwierdza swoim życiem nierozerwalność i świętość węzła małżeńskiego. Nie tylko wie, ma wiedzę, co to znaczy nierozerwalność i świętość, ale w tej rodzinie, w tych małżonkach ta nierozerwalność i świętość istnieje. Istnieje, bo to jest ten wysiłek ogromny, to jest wielki trud. Trud trwania w jedności, wierności. Rodzina jest Bogiem silna wtedy, gdy układa wszystkie dziedziny życia zgodnie z prawem Bożym. Możemy się pytać, czy dla nas wierzący, gdy podejmujemy decyzje, gdy stajemy przed trudnymi sytuacjami, czy dla nas na pierwszym miejscu staje Bóg? Czy to, co zrobię, to, co wybiorę, na co się zgadzam, zgodne jest z Jezusem, z Jego Ewangelią, z Jego Słowem. Rodzina jest Bogiem silna wtedy, gdy po chrześcijańsku wychowuje dzieci i wspomaga ich w dojrzewaniu wierze. Jakżeż tu dzisiaj jest wiele rzeczy do odrobienia. Zrzuciliśmy wychowanie, jakże często, na szkołę, na kościół, na katechezę. A dzisiaj rodzice w pewnym sensie stają się kibicami, obserwatorami. To przecież wasze dziecko. Ja, ksiądz katecheta, staję po to, żeby wam pomóc. Pomóc wam, żeby z tego waszego dziecka był piękny człowiek, wspaniały chrześcijanin, noszący w sobie obraz Boże podobieństwo. Siostry, bracia, rodzina jest Bogiem silna wtedy, gdy czuwa i chroni swe dzieci przed niebezpieczeństwami ideologicznymi i moralnymi. Na ileż dzisiaj niebezpieczeństw narażone są wasze dzieci, wasze wnukowie? Czy jesteście tego świadomi, czy działacie? Właśnie chcemy ocalić rodzinę. Bóg ma być siłą tej rodziny, ma być mocą. Rodzina jest Bogiem silna wtedy, gdy stopniowo i odpowiedzialnie wprowadzamy nasze dzieci we wspólnotę kościelną i obywatelską, gdy wzajemnie pomagamy sobie jako członkowie rodziny dla wspólnego ludzkiego i chrześcijańskiego wzrostu. Rodzina jest Bogiem silna wtedy, gdy okazuje duchową i materialną pomoc rodzinom potrzebującym, ubogim, starszym, sierotom, chorym. Dzieli się tym, co ma. A najpierw, czy to tak trudno podzielić się z kimś dobrym słowem? Czy to jest takie trudne? Czy to jest niemożliwe do osiągnięcia? Dobrym słowem, zatrzymaniem się przy kimś, zapytaniem się, co się stało, przyjściem do kogoś. Są takie proste, zwyczajne, ludzkie gesty miłości. Pokazuje się, kim jest ten człowiek. Tu nie potrzeba uruchamiać jakichś rzeczy nadzwyczajnych. A coraz mniej tego między nami. Właśnie ta miłość, która jest Bogu, Bóg jest samą miłością, ma być właśnie przelewana na innych, na tych, z którymi żyjemy, na tych, z którymi się spotykamy, na tych, z którymi pracujemy. Siostry, bracia, ewangeliczna opowieść o odnalezieniu 12-letniego Jezusa w świątyni nasuwa nam dziś szereg pytań. Zwrócę uwagę na jedno. Dlaczego rodzice Jezusa nie zauważyli, że został on w Jerozolimie? Uczynili to dla nas, dla naszego pouczenia. Bo oni chcieli dać nam lekcję na wszystkie czasy. Jaką lekcję? Że Jezusa można zagubić. Nieszczęście to może przydarzyć się każdemu, skoro przydarzyło się Marii i Józefowi. I ta sprawa sprawia im ból serca. Gubiąc Jezusa dziś, gubi się równocześnie chrześcijaństwo. Bo bez żywego związku z Jezusem nie ma chrześcijaństwa. Ale Jezusa można zgubić również przez małe niewierności. Powoli można tracić związki z Jezusem, laicyzować się. Opis szukania i znalezienia Jezusa zawiera także lekcję radosną, podnoszącą na duchu. Mianowicie zagubionego Boga można na nowo odnaleźć i spotkać. Maryja
jawi się tutaj jako ewangeliczny wzór szukania Jezusa. Jak ona go szukała? Ewangelista notuje: z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Bez Jezusa jej było jej źle. Pomyślmy, siostry, bracia, ja i wy tu obecni. Czy my też te przeżywamy takie chwile, że nam jest źle bez Jezusa? Bo On ma być naszym domownikiem. Co prawda śpiewamy taką pieśń: już gościsz Jezus sercowym. Ale Pan Jezus nie chce być jedynie gościem u mnie. Może nie wypada mi powiedzieć tego, co znamy, że tak się mówi, że jak są goście, to są dwie radości. Jedna z przyjazdu, a większa z odjazdu. Pan Jezus nie chce być na takiej zasadzie we mnie obecny, jako gość. Już na Wielkanoc, a może narodzenie przed gościem. Mamy godzinę do widzenia, dziękujemy, zostaje sam. On chce być na zasadzie domownika. Jak kogoś w waszym domu brakuje, to przecież oczekujecie go. Martwicie się, bo tęsknicie za nim. Patrzysz tyle razy na zegarek, nie ma. Co się stało? Nie przyszedł. Dzwonisz, szukasz. Chciałbym, żebyście wy tak nasze chrześcijaństwo w taki sposób przeżywali. Nie na zasadzie, że jest gościem, domownikiem. Jeśli go nie ma, to jest bardzo, że to jest smutno. Jeśli go nie ma, to wszystko się plącze, wszystko się martwa. I dalej, siostry, bracia, dobrze się dzieje w życiu człowieka, gdy boleje, że zgubi Jezusa. I to go powinno kierować na drogę poszukiwania. Źle jest wówczas, gdy człowiek czuje się dobrze bez Jezusa. Gdy nie ma żadnego zapotrzebowania wewnętrznego, gdy nie ma już głodu. Maryjne szukanie Jezusa ma dwa aspekty, ma dwa kierunki. Pierwszy, szukali go wśród krewnych i znajomych. A więc poszukiwali Jezusa wśród ludzi. Przez ludzi. I przy pomocy ludzi. Bo człowiek do Chrystusa prowadzi drugiego człowieka. Myśmy wszyscy też tak do Chrystusa dochodzili. Przecież nie tak było, że Pan Bóg się każdemu z nas objawił, Jezus i mówi: nie, do Ciebie, do mnie przyszedł Jezus przez Twoją mamę, przez Twojego tatę, przez Twoją babcię, przez dziadka, przez rodziców, przez najbliższe środowisko. Bo kto nas otwierał na świat wartości Bożej tam przyrodzonych? Jakżeż to ważne, jakżeż to piękne. A drugi kierunek, który nam Ewangelia ukazuje, szukanie Jezusa, to świątynia. Odnaleźli Jezusa w świątyni, na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego. Pomóżmy innym na tych dwóch drogach poszukiwać i odnajdywać zagubionego Jezusa. Siostry, bracia, niech nasze rodziny stają się coraz bardziej i pełniej domowymi kościołami, środowiskami życia, miłości, modlitwy i służby, świadectwa i apostolstwa. I na koniec świadectwo, właściwie świadectwo, które złożyła nieżyjąca już dzisiaj gwiazda polskiej piosenki Irena Jarocka. Zmarła 21 stycznia 2012 roku w Warszawie w wieku 65 lat. Pół roku przed śmiercią ukazał się wywiad, w którym mówiła tak: dla mnie moja rodzina jest i zawsze najważniejsza. Jesteśmy razem bardzo szczęśliwi. Mój mąż Michał, nie zaniedbując swojej pracy, prowadził dom, gdzie ja bywałam w podróżach. Czy uważa się Panie za osobę religijną? Jestem bardzo religijna. Wychowałam się przy katedrze w Gdańsku Oliwie, uczestnicząc w różnych wydarzeniach i uroczystościach kościelnych. Zaczynałam od śpiewania w chórze, potem występowałam przy kościelnym teatrze, grając czasem rolę świętych. Uczestniczyłam w spotkaniach dyskusyjnych młodzieży. Ten kontakt z Kościołem naznaczył całe moje życie. W
życiu kieruję się sercem. Staram się być w zgodzie z samą sobą, z tym, co wyniosłam z mojego domu, z mojego kontaktu z Kościołem i pięknymi ludźmi. Jestem pogodnym człowiekiem. Wszędzie najpierw dostrzegam dobro i piękno, a smutek jest wtedy, już wtedy tak nie boli. Myślę, że modlitwa jest wszystko, że modlitwa jest wszystko, co mnie cieszy i za to Bogu dziękuję. Amen.